Raz, dwa, trzy. Słychać nas. Temat filmu dzisiejszego to życie w domu i drewno. Jak jest naprawdę. Dla tych, którzy nas obserwują i myślą, że jest to taki łatwy kawałek chleba, to chcę powiedzieć, że jest to łatwy łyk kawy. Tak, i zupy na śniadanie, czy też owsianki. Nie, tak na serio to pomyślałem, że skoro o to pytacie, czemu nie, mogę pokazać też taki film, czyli pokazać taki jeden dzień z życia domu i drewna, prawdziwy, od A do Z. 7:30, wcinamy śniadanie, maluchy jeszcze śpią, a tutaj obok zakład, myślę, że będzie też słychać, już ostro pracuje, bo tutaj obok zaczynają o mniej więcej o 5:00. Więc my już jesteśmy spóźnieni, tak jest. Ale za chwilę ruszymy. A ja tylko dodam tak od siebie, bo nie była sobą, że te ranki, kiedy udaje się wstać jeszcze przed dziećmi, to jest ten moment, ta chwila, którą mamy jeszcze dla siebie albo no dla siebie. Więc go staramy się bardzo pielęgnować. Tak, te osoby, które mają dzieci, takie maluchy jak my, to wiedzą, co znaczy cisza w domu i doceniają to na pewno dużo, dużo bardziej niż osoby bezdzietne. Dobra, więc zaczynamy dzień od wyjazdu. Dzisiaj chwilę rano będę musiał pojeździć, zobaczymy, ile czasu mi to zajmie, bo nie mam pojęcia. A później będę wam opowiadał sukcesywnie, co dalej, więc ruszamy w trasę. Ale po śniadaniu najpierw. No to ruszamy. Godzina 8:30. Pierwszy przystanek na dzisiaj to Swarzędz i firma Blum. Dlaczego? Opowiem wam może bardziej w środku. Na razie tylko taka krótka przedmowa o tym, po co w ogóle te takie wyjazdy, które są dosyć cykliczne. Mi bardzo zależy na tym, żeby merytoryka filmu Dom i Drewno była jak na najwyższym poziomie. Mam nadzieję, że będzie słychać, bo wiadomo, że silnik tutaj będzie trochę przeszkadzał. Merytoryka filmu Dom i Drewno, czyli zależy mi na tym, żeby filmy były jak na najwyższym poziomie. Więc nie ma tutaj lekko, tylko trzeba się dużo uczyć. I ja zawsze staram się uczyć u źródła, czyli nie u pośredników, tylko faktycznie idziemy od razu na samą górę, czyli do producenta. I tutaj nie ma z tym większych problemów, ponieważ producenci raczej popierają to mój tok myślenia, pomagają nam i nas szkolą. Czyli te filmy, które widzicie w Domu i Drewno, trzymają standard, na pewno są merytorycznie zgodne z faktami, z prawdą. Nie staramy się... muszę tutaj coś wyprzedzić, jakiś traktor. No więc te szkolenia na pewno pomagają, mówię, w zachowaniu merytoryki, ale niestety są czasochłonne. Tutaj znowu jesteśmy szczęśliwcami, ponieważ mieszkamy w Wielkopolsce, koło Jarocina, i w tej Wielkopolsce po prostu chyba większość firm ma swoje centrale, czy też oddziały, więc nie musimy jeździć gdzieś daleko w Polskę, tylko wystarczy się wybrać w okolice Poznania i tam jest wszystko. Dobra, aha, no i tutaj jeszcze jedna rzecz, o której wam powiem, że tu wychodzi plus Dom i Drewno, czyli portal, który ma dużą oglądalność, nie jest też portalem nowym, no bo nie
ale co jest ciekawsze dla mnie, to to, że jesteśmy w stanie wchodzić, dostawać się w miejsca, gdzie zwykły, powiedzmy, Kowalski czy zwykły konsument dostępu nie ma. I tam, gdzie mogę, to staram się zabierać kamerę. Nie wszędzie niestety pozwalają mi nagrać jakiś materiał filmowy. Czy właśnie w jakichś miejscach szkoleń, czy też w fabrykach. Nie wszędzie jest to możliwe. Zobaczymy, jak dzisiaj zareagują w Blumie, bo nie zdradzałem tajemnicy, że wezmę kamerę i gdzieś tam postaram się coś dograć w środku, więc zobaczymy, co z tym wyniknie, może nie pozwolą mi. Dobra, kończymy i kolejne ujęcie to już będzie pewnie firma Blum. Dobra, to dotarłem. Ja i moja czerwona strzała. Jesteśmy w Swarzędzu, czyli w siedzibie firmy Blum. Tutaj tak naprawdę jest magazyn, jest fabryka i jest jeszcze kuchnia, taka próbna, na kółkach, do której pewnie też dojdziemy jeszcze w swoim czasie, kiedy będziemy szykować naszą kuchnię. Na razie wchodzimy, a wiecie co? Od razu wam może pokażę, tylko wezmę plecak i idziemy dalej. Zaraz zobaczycie. Idziemy. Dzień dobry. Do Tomka Uściłowskiego. A ja się tutaj przejdę, pokażę wam co i jak. Tutaj możecie pomajstrować i pooglądać w sumie produkty, które są dostępne. Kuchnie, łazienki. To mi się zawsze podobało. Czy jest włączone? Nie jest chyba. Czyli z pleksy wykonana cała szafka. Tutaj trochę rzeczy. A tutaj miejsce, o którym wam później jeszcze opowiem. Ups. Czyli właśnie ta kuchnia na kółkach, gdzie możecie pomajstrować wszystkim. Sala konferencyjna. A ja wejdę zaraz gdzieś, gdzie... A jeszcze może tutaj wam pokażę, jak to wygląda. Wszystkie szafki są oznaczone, są opisane, czyli co się tam powinno znajdować, czy jakieś piekarniki, czy płyty grzejne, czy zlewozmywaki tam są zaznaczone. No i tym wszystkim przesuwacie i tutaj macie możliwość stworzenia swojej kuchni. Tu jest też taki przyrząd do pomiaru wysokości, czyli na jakiej wysokości powinien być blat roboczy. A tutaj mamy kogoś, kto się nie spodziewał, że będę z kamerą. Cześć. Raczej nie. To jest Tomek, a my idziemy z kamerą dzisiaj tam, gdzie oko no. Normalnego klienta raczej nie może dojść. Masz posprzątane? Wiesz co, właśnie się nad tym zastanawiam. Dzięki. No, sprawdzimy. Tutaj za dużo nie będziemy, wiesz, pokazywać. Chodzi tylko o to, że chcę pokazać jakby tą salę szkoleniową. No, i tutaj Jarek zdobywa wiedzę tajemną.
W tym filmie chcę powiedzieć, że żeby merytoryka tych naszych filmów była dobra, to nie jest tylko jakby, że sobie jak to się mówi, że ta wiedza jest wiedzą nabytą. Ja się po prostu ciągle uczę i to jest jedno z miejsc, które co jakiś czas odwiedzam, żeby tej wiedzy po prostu przybywało, nie? Ja też się uczę. Właśnie. Przy okazji. Tak to wygląda. I tutaj powiedz, Tomek, kto się może tak naprawdę, kto się tutaj pojawia w tym miejscu? Kto może się tu pojawić? No, wszyscy, którzy tej wiedzy potrzebują, czyli przede wszystkim stolarze, czyli ci, którzy montują szuflady, podnośniki górne, które tam widzimy, tak, też rozwiązania elektryczne, pracownicy hurtowni, tak, którzy też są zainteresowani wiedzą o tych produktach. Mhm. Czyli wszyscy, którzy potrzebują tak na dobrą sprawę wiedzy o montażu, tak? Wszyscy, którzy z okuciami mają do czynienia. Tak. Tutaj mamy wiertarki, ta jest najbardziej wielofunkcyjna, wiercąca w dwóch płaszczyznach, wszystkie inne wiercą w tej płaszczyźnie plenowej. Tutaj na samym środku są korpusy, gdzie właśnie jak ćwiczymy jakieś montaże, no to właśnie przy okazji zabudowy tych korpusów, tak? Tam są maszyny też do składania szuflad. Tu są matryce, tak, bardzo często wykorzystywane przez stolarzy, które na pewno ułatwiają, a z całą pewnością precyzują montaż. Mm-hmm. Także jest tego trochę. Czy jest posprzątane, tego nie wiem. Zawsze mogło być lepiej. Nie, no to jest miejsce pracy, nie? Tak. Dobra, i na tym kończę. Tnę w takim razie i ja się biorę do nauki i do zobaczenia za chwilę. Do zobaczenia. Materiał załadowany. Mieściło się idealnie i w sumie spotkaliśmy widza Domi Drewno. Tak jest. Łukasz, który tutaj pracuje. A w sumie co robisz? Jestem magazynierem. Wydajemy klientom towar. Czy to formatki, czy pełne płyty. Czyli takim jak my, którzy przyjeżdżają i zawsze chcą na już. Ale super, że weszło, bo 2,5 metra weszło idealnie na pakę, więc nie trzeba było nic rozpakowywać i jedziemy dalej. Ta godzina i jeszcze w trasie. Teraz widzicie, po co jest zrobione to miejsce pod paką, nie? Pod siedzeniami. Dobrze, więcej nie wziąłem, to ten, to weszło. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze pokażemy tutaj miejsce, gdzie trzeba przejść. Trochę rzeczy. Mała wystawka zegara. Coś wam pokażę. Jak tam się przejdę. Pokażę wam jedną rzecz. Rzućcie okiem na telewizor. Szymon, poznaje to twoje. Dobra, 15:08. Czas wrócić do domu, czyli na godzinę 16 powinienem być. Jak dobrze pójdzie. Prawda? No do zobaczenia za jakąś godzinkę. No i część kolejna nagrania. Godzina 18. O 16 plus minus byłem w domu. Trochę zjadłem i kima, tak zwana drzemka poobiednia. Ja tak mam akurat, nie wiem jak wy, ale jak mam dużo pracy w danym dniu, to naprawdę lubię sobie zrobić taką, chciałbym powiedzieć 15-minutową, ale nie jest to 15-minutowa. Pół godziny do godziny naprawdę potrafię odjechać w każdych warunkach, po prostu kładę się i zasypiam. Jeśli tego nie zrobię, to muszę szybciej skończyć pracę, bo nie daję rady. A kiedy zrobię tą przerwę, to faktycznie dzielę sobie ten dzień na pół, wstaję, kawka i ruszam do pracy. Można było się zaśmiać jak w misiu. Wstaję, że tam kładę się już w ubraniu, to już na drugi dzień nie muszę się ubierać, ale tak to już nie przesadzam. Czyli byłem w Blumie, byłem w Jafie po płytę,
To jeszcze muszę rozpakować z samochodu. A teraz coś, czas popracować manualnie, bo nie lubię takich dni, gdzie właśnie coś nie powstaje. Więc ja już patrzę na domek dzieciaków i belki już wyschły, więc na pewno zaraz się przebieram i tego wam pokazywać nie będę, ale tylko powiem, że domek oczywiście powstaje i zaraz się zabieram za jego kończenie. Ale to jeszcze nie koniec dnia, bo jest przecież młoda godzina, dopiero 18. Więc teraz do pracy, a później pokażę wam, co jeszcze tego dnia jest do zrobienia. Na razie. Uff! Godzina 20.09. Starczy na dzisiaj z konstrukcją. Jutro z samego rana, jak będzie trochę chłodniej, ruszę do góry. A teraz w sumie bez sensu kolejność zrobiłem, bo byłem już tak głodny, że musiałem zjeść kolację, więc jestem po kolacji. Ale jeszcze jedną rzecz robię od jakiegoś czasu wieczorem. Zabieram was do... Zobaczycie sami. No i temat kolejny dzisiejszego dnia, czyli chwila treningu, tak jest. Codzienny trening, który tutaj jest ślad, jak się ćwiczy bez ochraniaczy. Warto jednak skorzystać i się troszkę zabezpieczyć. Co wam jeszcze mogę powiedzieć o dzisiejszym dniu? Jak widzicie, jest on wypełniony dość mocno. Nie zawsze są takie dni, ale dzisiaj wyjątkowo było z tym wyjazdem poznaniowym. No, musiałem tam pojechać i to załatwić. Czasami Litka jedzie, czasami zabiera chłopaków. Czyli Litka też pomaga w transporcie, powiedzmy, do Midrewno. Wtedy ja mogę zająć się pracami w warsztacie, a Litka załatwia nam materiały. Jeszcze to. Domyślacie się, do czego mi to wszystko potrzebne? Chyba nie. Chyba, że osoby, które gdzieś tam pochodzą z moich stron. Dobra. To jest. Teraz buty. Płaskie. Kolejna podpowiedź. Aha! Jeszcze widzicie, w Jaffie byłem i nie mogłem wam wszystkiego pokazać. Dlaczego? Też wam nie mogę powiedzieć, ale chciałem wam pokazać sam proces produkcji tych płyt, które zamawiam. No może tylko powiem, że była instalowana dzisiaj nowa duża maszyna, a resztę pokażę wam myślę, że w kolejnym miesiącu. I wtedy już wejdziemy z kamerą na halę produkcyjną. Dobra, buty są. Innych ochraniaczy nie biorę, bo raczej już powiedzmy, że mniej więcej czuję się bezpiecznie. Kask. Rzecz potrzebna. I rękawiczki. I dobra. I idziemy na nasz plac zabaw, plac treningu. Przestawiamy kamerę i idziemy dalej. Thank you.
Jeszcze chwilę. Na dzisiaj starczy 40 minut i po kokardy mam tego, więc starczy i jeszcze partyjka na dokładkę z chłopakami w nogę. Ktoś chętny dołączyć? To zapraszam. No i mamy godzinę 21:25. Wykąpany, zmęczony. Czas odpocząć. Czas odpocząć przy komputerze. Zaczynam zrzucać 4 karty w sumie dzisiaj. Prawie że całe zapełniłem. Więc parę set giga danych jest nagranych. Najwięcej w Bloomie. Pozdrawiam, Tomek. Naprawdę sporo materiału, ale to jest właśnie wiedza, którą ja muszę też teraz przyswoić. Tam oczywiście starałem się zapamiętać wszystko, ale dodatkowo sobie jeszcze to nagrałem i teraz przejrzę to jeszcze raz dokładnie, krok po kroku, a później z tego powstanie już film. No i kiedy zrzucę te wszystkie karty pamięci, czyli te wszystkie filmy będą już na komputerze, no to jeszcze trzeba to pomontować. Więc postaram się zrobić to jak najszybciej. Nie, tutaj, jak widzicie, ja nie wymyślam w tych filmach, nie czaruję jakimiś efektami specjalnymi, nie spędzam zbyt dużo czasu na montażu, bo po prostu tego czasu nie ma. Dzień za dniem jest ta rutyna jakoś tam wypracowana, żeby to zrobić w miarę szybko i przejść do kolejnego tematu. Kolejny temat, no to już jutro. Nie mogę się doczekać, żeby wskoczyć do domku na górne piętro i podziałać tam już właśnie w tej wieżyczce, bo to będzie dopiero najfajniejsze miejsce. A odnośnie tego filmu i tego sposobu pracy i życia, obok mnie siedzi Litka. To nie jest tak, że Litka nic nie robi. Kiedy mnie nie było, no to ona zajmowała się dziećmi, pomalowała kilkanaście belek do domku. Teraz niestety musi usiąść do papierów, do naszej firmy, żeby to działało sprawnie i te papiery niestety trzeba troszeczkę poprzeglądać i zająć się całą tą księgowością. No i tak wygląda dzień pracy w Domie Drewno. Ja mam coś powiedzieć, żeby potwierdzić, że tu jestem? Jestem. Litka się nie chciała ujawniać, już mówi dobra. Wcale nie pomalowałam tylko belek, nie zajmowałam się tylko dziećmi, ale dobra. No są jeszcze tematy, które no nie będziemy tutaj gdzieś tam pokazywać tych wszystkich rzeczy, ale na przykład nie widzieliście, kiedy jadłem. Przecież wróciłem do domu o godzinie 16 czy 18. Nie jadłem obiadu, prawda? Ale tutaj znowu kłony do Litki, że dba o mnie i miałem zestaw kanapkowy, wycieczkowy zrobiony do samochodu, żebym jeśli nie będę miał czasu zjeść gdzieś na miejscu, żebym jednak nie był głodny w czasie takiego dnia. Jarek miał zestaw kanapkowy, a my tu żeśmy się obżywali pierogami w domu. No właśnie. No i dobrze. Taki dzień pracy. Podoba się wam, czy nie? Myślicie, że to jest łatwe i przyjemne, czy też nie? Pamiętajcie, że to jest nasz wybór. Nie pracujemy u kogoś na etacie, pracujemy u siebie w firmie. Tak to prowadzimy. Czy musiałbym być na tych szkoleniach, czy nie? No równie dobrze, mógłbym powiedzieć, że wiecie co, nie jadę na to szkolenie. Zrobię to tak, jak ja uważam. Mam katalog, są jakieś filmy instruktażowe. Wcale nie muszę tego robić. A jednak chcę, bo zależy mi na maksa, żeby te filmy były bardzo dobre merytorycznie. Czyli ma być zgodnie z tym, co również producent zakłada, jak to być powinno być zrobione czy zamontowane. Dla osób, które pracują na YouTubie, czy też zamierzają się zająć tym na poważnie, zawodowo, widzicie, że nie jest to praca
na etacie, tak jak u kogoś, te 8 godzin, idziecie, odbębnicie i to wszystko. Wcale nie, bo te maile i tak dalej, to wszystko przechodzi cały czas. Jak tutaj przekażę tylko telefon. Również teraz, kiedy ja siadam do montażu, Litka zabiera się za korespondencję. Ja część z korespondencji od razu przekazuję do niej i ona odpowiada. Nie jest to łatwy kawałek chleba. Uwierzcie mi. I zobaczcie, że w ten sposób pracujemy. Niedługo będzie, rozpoczniemy 7 rok działalności Domidrema. Ale ja też sobie założyłem na samym początku, że jeśli mamy w to wejść i mamy pracować na YouTubie, to nie może to być robione po łebkach, jako gdzieś tam praca dodatkowa, tylko wchodzimy w to na poważnie, oddajemy się w pełni i są efekty. Więc ja wszystkim polecam. Oczywiście, jeśli ktoś wytrzyma ten typ pracy, jeśli ta praca jest też również dla niego przyjemnością, no bo inaczej sobie nie wyobrażam, żeby spędzić 12 czy 15 godzin w czymś, czemu się nie lubi. A jeśli to lubicie, żaden problem, żeby uczyć się, żeby pracować, żeby później pracować w warsztacie. Fizycznie też trzeba z tymi belkami. Temperatura, mimo tego, że już była wieczorna pora, to też byłem, kurde, mokry, bo jest po prostu bardzo parno i wcale mi się nie chciało z tymi belkami robić, ale to jest tak fajne, jak widziałem, że kolejne piętro ma zakończone, to mówię, gdyby nie to, że mi się zaczęło ściemniać, to najchętniej bym wskoczył jeszcze na górę i jechał z kolejnym piętrem. Nie przedłużając, ja szczerze polecam. Nie wiem, jak Litka. Ja mam powiedzieć? Ja też szczerze polecam. Cokolwiek mam polecić. Nie, żartuję. No ale musisz głośniej mówić, bo tutaj mikrofon jest, nie wiem, czy... Ja też szczerze polecam. Litka też poleca. Ja polecam, Litka poleca, ale mówię, jeśli jest to dla was przyjemność, to co robicie i oddacie się w pełni, to na pewno będą efekty takie, jak oczekujecie. Dobra, zabieram się w takim razie za montaż również tego filmu, który teraz powstaje. Do zobaczenia. Na razie.